Pesach to żydowskie święto upamiętniające wyjście z niewoli egipskiej Żydów. W związku z tym wydarzeniem pracownicy wrocławskiego Ossolineum zaprezentowali trzy najważniejsze dla Żydów dzieła. Święto Pesach, które obchodzi się dnia 15 Nisan, co w tym roku wypadało 28 marca i trwa ono przez 7 dni, a w diasporze 8 dni, to święto wolności. Wszystkie wykonywane wtedy czynności mają przypominać to kluczowe dla żydowskiej kultury wydarzenie i dawać nadzieję na wyjście z wszelkich niewoli, których doświadczamy także współcześnie. Czyta się jedną z tutaj prezentowanych książek, czyli Hagadę. Hagadę, czyli właśnie opowieść o wyjściu z niewoli egipskiej. Co ciekawe, czytanie tej Hagady inicjuje dziecko. Ono zadaje pytanie, czym ta noc różni się od innych nocy. Na dzisiejszą prezentację przygotowałam trzy cymelia judaistyczne. Pierwsze z nich to była Hagada Paschalna z 1962 roku, wydana w Tel Awiwie, z pięknymi ilustracjami Artura Szyka. Druga książka, były to księgi niektóre z żydowskich pism Starego Zakonu wybrane, z takim długim tytułem i pisana przez X. Została ona wydana we Lwowie w 1904 roku. I ostatnie obie, które prezentowałam, była to książka Lieder des Ghetto, czyli pieśni z getta, autorstwa Morisa Rosenfelda. Wydana, nasze ossolińskie wydanie to jest szóste wydanie z 1907 roku. W ossolińskich zbiorach jest wiele obiektów z kultury żydowskiej. W dziale rękopisów znajduje się Tora. Pięcioksiąg w postaci zwoju, która jest nawinięta na drewniane drążki i przechowywana w specjalnej, pięknej, jedwabnej sukience, czyli takim pokrowcu. W dziale grafiki znajduje się wiele ciekawych ikonografii. Echo 24, Agata Sibilak.